już po raz drugi bolesławianie uczcili Międzynarodowy Dzień Tańca tanecznym happeningiem. Podobnie jak w roku ubiegłym przygotowała go pracownia tańca współczesnego BOK MCC. Jako pierwsi zatańczyli najstarsi tancerze z grupy Modus. Zaczęło się niewinnie od swobodnego układu w rytmy stonowanej muzyki. Potem wszystko zaczęło nabierać coraz większego tempa. Do grupy zaczęli dołączać kolejni. I kolejni. Powiększała się grupa tańczących i powiększała się liczba oglądających pokaz. Najmłodsi tancerze mieli po kilka lat. To dzieci z zespołu Promyki, ale nie tylko. Tańczyła też młodzież z grupy Nocturn. Najstarsi tancerze to słuchacze Uniwersytetu III wieku, którzy dotrzymywali kroku nastolatkom. Łącznie do tancerzy dołączyło około 30 osób. Wśród tańczących dostrzec też można było Halinę Bałacką-Kłak, instruktorkę tańca, która przygotowała happening.